Przejście. Audycja w ramach kampanii na rzecz przeciwdziałania przestępczości i wspierania ofiar. Polska jest wciąż niestety w czołówce statystyk dotyczących wypadków na drogach, także tych z najcięższym skutkiem, a przekraczanie prędkości jest ich powodem numer jeden. Policja podsumowała właśnie minione wakacje na drogach. Ogółem tym razem zdarzeń było mniej, były one za to bardziej tragiczne. Po każdym z nich w rodzinach ofiar zostaje ból, który leczy się latami. Jestem po stracie syna 16-letniego. W wypadku zginął, był sportowcem, jeździł na motorze, na rajda. No i pojechał, wyszedł z domu i nie wrócił. Był tydzień nieprzytomny. W Białymstoku byliśmy przy nim, ale niestety po pogrzebie, po wszystkim. Ja nie miałam woli życia w ogóle. Nie chciałam żyć. Ale miałam jeszcze takiego najmłodszego, bo miałam trzech synów, czterolatka, który, on tego nie rozumiał. On mnie mobilizował do życia. Zmuszał wręcz. Zmuszał. Mamo, bo to, mamo, bo to. I tym sposobem on mnie uratował. I jest to dla mnie takim wielkim wzmocnieniem. Zrozumiałam pewne rzeczy przede wszystkim. Nie omijają mi inne troski, absolutnie nie, ale pogodziłam się z tamtym. Dla mnie to jest ciągle jakby to było wczoraj, prawda? Ale jest inaczej. A tutaj to w ogóle jak przyjechałam, to jestem zafascynowana. I chciałabym, żeby tu były dalej te rekolekcje. A mowa o warsztatach terapeutycznych dla ofiar przestępstw i ich bliskich, które dla ludzi z całej Polski cyklicznie odbywają się w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Podtarnowskiej Zabawie. Organizuje je Stowarzyszenie Przejście. To miejsce, w opinii ich uczestników, pomaga odnaleźć spokój i goi rany. Każdego roku w dniu 18 listopada w Zabawie organizowany jest Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Docelowo jest plan, by koło pomnika Przejście w Zabawie, który symbolizuje całą tę trudną drogę po traumie, od rozpaczy aż po uwolnienie, powstało Centrum Leczenia Traumy, mówi prezes Stowarzyszenia Przejście, kustosz sanktuarium w Zabawie, ksiądz Zbigniew Szostak. To zmaganie się tutaj, to ja tu nie znajduję recepty takiej, że dotknę jak różdżką czarodziejską i odczaruję wszystko. Ale z tego, co widać, jak ludzie przyjeżdżają któryś raz, zmagają się z tym, naprawdę doświadczają takiego mocnego, nie takiego na pozór, ale mocnego uzdrowienia tego, co jest najtrudniejsze do uzdrowienia. Bo rana na nodze, czy na ręce, czy nawet na głowie, ta fizyczna, jest do uleczenia i to w miarę szybko, ale rana na sercu, na duszy, o to jest wielki problem. Wracając do pomnika Przejście, każdy, kto go widział, zwrócił też zapewne uwagę na malutkie, charakterystyczne tabliczki z nazwiskami ofiar wypadków drogowych. Sporo jest na nich nazwisk bardzo młodych ludzi. Zdaniem ekspertów, tak dużej liczby tragedii na drogach nie byłoby, gdyby jeszcze mocniej postawiono na profilaktykę. Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. Jesteśmy tu dzisiaj w Podtarnowskiej Zabawie. Mówimy m.in. o planie, o projekcie powołania, zbudowania Centrum Leczenia Traumy. Ja również wiem, że pan jest w to osobiście zaangażowany, bo... Jest to miejsce zadumy nad tym, czy tak musi być. Na polskich drogach niestety ginie, czy też zostaje rannymi bardzo, bardzo wiele osób każdego roku. Jesteśmy ciągle w ogonie Unii Europejskiej pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Można to poprawić przede wszystkim przez zmianę mentalności uczestników ruchu, którzy muszą zrozumieć, że należy w ruchu drogowym współistnieć, współżyć, pomagać sobie, stosować przepisy. U nas to nie jest modne, trzeba stworzyć modę na stosowanie przepisów, żeby było bezpieczniej. To zmiany mentalnościowe, zmiany sposobu zachowań w ruchu drogowym wszystkich pieszych, rowerzystów,
kierowców. To najważniejsze, to ważniejsze niż poprawa infrastruktury drogowej, niż coraz to lepsze pojazdy, choć dzięki nim też niektórym udaje się uniknąć śmierci czy zmniejszyć obrażenia, ale przede wszystkim właśnie zmiana postaw. Żeby tę zmianę postaw osiągnąć, to właśnie chwila zadumy w takich miejscach, myślę, jest szalenie ważna. W najbliższym czasie w całym kraju szykuje się intensywny cykl spotkań prewencyjnych dla młodzieży organizowanych przez ośrodki ruchu drogowego. Im szybciej dzieci i młodzież poznają zasady poruszania się po drogach, tym wypadków będzie mniej, mówi szef Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie Jarosław Sady. Jeżeli te dzieciaki już od najmłodszych lat stykają się ze znakami drogowymi, z prostymi pytaniami odnośnie przepisów ruchu drogowego, później w dorosłym życiu na pewno procentuje. Zresztą widzimy przykłady, jak było z odblaskami. W pewnym momencie odblaski zaczęły być widoczne na drogach, a to między innymi pewno przez takie akcje, gdzie promowaliśmy noszenie tych odblasków, rozdawaliśmy te odblaski i w dalszym ciągu oczywiście będziemy też to robić. Niedawno pomnik Przejście i Sanktuarium w Zabawie odwiedził szef Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych Jeannot Mersch. Sam po stracie córki docenia rolę takich miejsc. Yes, I think that would be a real good idea because then the people, they have time, they can have this help trauma center, they can meet up with other people and have some quiet moments and I would really very much welcome if you can realize this centrum here and I will check what why we can help maybe more by lobbying or giving arguments why this is needed so I think we should not give up and stay behind to have this center which is really very important. Przede wszystkim uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ to miejsce spełnia te dwa warunki, o których wcześniej mówiłem, czyli rodziny mogłyby się spotykać ze sobą, wymieniać doświadczeniami i przede wszystkim być ze sobą, a z drugiej strony dostałyby także profesjonalne wsparcie psychologiczne, które jest bardzo ważne. Dlatego uważam, że jest to wyjątkowy projekt, bardzo dobry, otoczenie bardzo sprzyjające, to co trzeba, na co trzeba kłaść nacisk, to przede wszystkim zdobywanie pomocy finansowej do realizacji takiego projektu, który według mnie jest kluczowy. Trzeba iść krok po kroku i myślę, że to na pewno się uda. Tegoroczna jesień w Sanktuarium w Zabawie i w okolicach będzie bardzo bogata w wydarzenia. Najbliższe 16 listopada w Dąbrowie Tarnowskiej, mówi prezes Stowarzyszenia Przejście, ksiądz Zbigniew Szostak. Pragnę serdecznie zaprosić wszystkich młodych ludzi, którzy chcą zmierzyć się z rzeczywistością życia, jakim jest nadmierna prędkość, ewentualnie nieszczęśliwe wydarzenie na drodze. Chcemy Was, kochani, zaprosić na program, który nosi nazwę Roadshow. To jest program, który jest dedykowany wszystkim kierowcom, a szczególnie młodym, żeby wyjść ze świata wirtualnego i zobaczyć rzeczywistość, która dotyka nie tylko uczestnika ruchu drogowego, który potem przestaje być już uczestnikiem jako ofiara wypadku, ale tych wszystkich, którzy spieszą z pomocą. Chcemy w rzeczywistości spotkać się z służbą zdrowia, z ratownikami, z policjantem, ze strażakiem. Chcemy spotkać się z rehabilitantem i z konkretną ofiarą wypadku drogowego, żeby pokazać, jak w rzeczywistości wygląda całe wydarzenie, które często może wydawać się, że to jest możliwe do przeżycia. Owszem, daj Boże, żeby było możliwe do przeżycia, ale trzeba z nim się zmierzyć. Program edukacyjny, serdecznie zapraszam. Następne wydarzenia dzień później w Zabawie. W ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych pragnę w tym roku szczególnie zaprosić na takie dwa wydarzenia, które będą poprzedzały uroczystość w trzecią niedzielę listopada. To znaczy na konferencję, która będzie konferencją na temat przeżywania traumy, gdzie spotkają się psychologowie i terapeuci, gdzie będziemy też zastanawiać się, w jaki sposób kompleksowo już wyjść z pomocą tym, którzy tego potrzebują, tym, którzy czasem może się jakoś pozbierali, ale niestety, kiedy nie przejdą terapii konkretnej, no to się wszystko ciągnie. Dlatego taka konferencja będzie poprzedzała to nasze świętowanie w trzecią niedzielę listopada, ale w sposób szczególny pragnę zaprosić na spektakl słowno-muzyczny pod tytułem Przejście, który jest pierwszym takim artystycznym zmierzeniem się
z tym, co ludzie przeżywają, często nie rozumieją, jak mocno ich dotyka, wyrażają to w jakiś sposób swoim płaczem, bólem, złością, nienawiścią nawet, ale chcemy zmierzyć się z tym bardzo trudnym ludzkim tematem, chcemy go wyśpiewać, wyrecytować. Będzie specjalnie przygotowany tekst przez pana Andrzeja Pacułę, artyści scen krakowskich, w sposób przez muzykę i śpiew wypowiedzą to, co chcemy może jakoś uchwycić, i żeby to oddać i pomóc zarówno tym, którzy tego doświadczają, dlatego zapraszamy wszystkich, którzy zmagają się z tym czasem niewypowiedzianym doświadczeniem, które zgotował los, jak również wszystkich, którzy chcieliby jako osoby towarzyszące, ale też jako osoby, które w jakiś sposób są powołane, żeby wspierać tych, którzy przeżywają żałobę, traumę przez to, żeby zmierzyć się właśnie z tym tematem. Mam nadzieję, że ten spektakl słowno-muzyczny będzie takim dobrym przyczynkiem nie tylko do przygotowania Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków, ale będzie nam służył temu, żebyśmy w ciągu roku też mogli się zmierzyć może w warsztatach terapeutycznych, czy w jakichkolwiek spotkaniach z tym bardzo trudnym tematem i go wyrazić właśnie w taki sposób. Po raz kolejny Światowy Dzień Pamięci o Wypadków Drogowych będzie obchodzony w Zabawie przy pomniku Przejście, gdzie tą uroczystość 3 niedzieli listopada serdecznie zapraszamy o godzinie 10:30. Rozpoczną się wypominki i wspominanie tych, którzy są zapisani w Księdze Pamięci w Sanktuarium i na pomniku Przejście, jak również w tych księgach, które można wirtualnie odwiedzać, zapalając znicz przez stronę internetową. A potem będzie Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa Stanisława Saleterskiego i wspólne przejście pod pomnik Przejście, żeby tam zapalić światło. Mamy wielką radość, że w tym roku będzie tych światełek mniej o ponad 100, ponieważ no, dzięki Bogu w tym roku zginęło mniej osób niż w ubiegłym roku. Ten znicz, który się tam pali przy pomniku, będzie troszeczkę wygaszony. Z wielką nadzieją chcemy go wygaszać, żeby było opcja zero, ale dzisiaj będzie niemożliwe to. Będzie możliwe natomiast upamiętnienie tych, którzy zginęli, ale także i otwarcie się na tych, którzy tego bardzo potrzebują, żeby im towarzyszyć. Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych jest dedykowany zarówno tym, którzy zginęli, ale przede wszystkim nam wszystkim, uczestnikom ruchu drogowego, żebyśmy nie tylko pędzili, ale też mieli świadomość, że droga jest miejscem naszego przemieszczania, ale też i może być czasem miejscem dramatycznych zdarzeń, które sięgają najgłębiej w serce. Będą też, uwaga, bezpłatne warsztaty terapeutyczne dla wszystkich zainteresowanych. Od 12 października zapraszamy na pierwszą serię rekolekcji, zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie byli w Zabawie, żeby ten temat wspólnie go omówić. Potem takie szczególne wydarzenie, gdzie 17 listopada będzie koncert i spektakl słowno-muzyczny. Potem po tych obchodach od razu tych, którzy zwłaszcza są daleko, zapraszamy od 19 do 20 listopada na wspólne warsztaty, żeby rzeczywiście zmierzyć się w ciszy, w refleksji, w wspólnym dzieleniu nad tym trudnym tematem. I ostatnia seria warsztatów to jest od 23 do 25 listopada, tu również szczególnie dedykowany dla tych, którzy może pierwszy raz mają taki zamiar i może zdecydują się otworzyć, żeby przyjechać na takie warsztaty. Bardzo zapraszam. Serdecznie zapraszam też na posłuchanie świadectw osób, które już takie warsztaty przeżyły, żeby to pomogło też zrozumieć, że warto w nich uczestniczyć. Aby osiągnąć szczęście, trzeba znać cierpienie, mówi znana maksyma. Lecz jak to pojąć, jak to zrozumieć, gdy dotyka ono właśnie nas, gdy w danej chwili tak bardzo boli? Można sobie pomóc zrozumieć. Wszyscy zainteresowani, ofiary przestępstw lub ich bliscy, powinni się kontaktować w tej sprawie ze Stowarzyszeniem Przejście w Podtarnowskiej Zabawie. Audycja współfinansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.